Witam w nowym programie Cała Gieksa Razem. Będziemy starać się przedstawiać Wam sylwetki zawodników i zawodniczek wielosekcyjnej Gieksy. Na początek z nami jest Andrea Prokicz. Witaj, Andrea. Witam. Powiedz mi, Andrea, jak Ty się czujesz w Katowicach? Jak podoba Ci się GKS Katowice? Czuję się świetnie. Nie przychodziłbym tutaj, jakbym nie liczył, że tutaj będzie dobrze. Także myślę, że pozytywnie, ogólnie całe miasto, jak i sam klub. To jest Twój drugi sezon w naszym klubie. Różni się on czymś od tego pierwszego. Trudniej było Ci za tym pierwszym razem wejść do GKS Katowice? Trudno może była jesień. Już wiosną było dużo lepiej. I myślę, że kontynuuję teraz tą wiosnę. I myślę, że już jest ta adaptacja całkiem przyszła. Już jest dobrze. Powiedz mi, jak przychodzi nowy zawodnik z innego klubu do drużyny, gdzie większość chłopaków jednak się zna, to ma jakieś problemy z adaptacją, szczególnie jeżeli to jest obcokrajowiec? No ja akurat się nie czuję jak obcokrajowiec w szatni, bo mówię normalnie po polsku, i nawet żartujemy, że już prawie Polakiem, nie? Także na pewno duży plus jest język, bo trener jak zwykle osobno coś rozmawia właśnie z obcokrajowcami, co nie mówił w języku polskim, to osobno coś z nimi rozmawia. Ja jestem zawsze w tej grupie Polaków, także to akurat to nie był problem. A życie piłkarza jest takie, że po prostu co chwilę się zmieniają kluby, także to nie jest nic nowego. Wiadomo, czasami jest ta adaptacja szybsza, czasami jest wolniejsza, ale to przychodzimy co rok, dwa, trzy lata, zmieniając kluby, także to nic nowego. I myślę, że nie. Nie, rozumiem. Powiedziałeś o tym, że Ty czujesz się Polakiem. Ja wiem, że była ta sytuacja, że starałeś się o obywatelstwo. Ono nie zostało Ci przyznane. Wiesz dlaczego? Wiesz w ogóle... Po pierwsze, czuję się Polakiem. Może nie do końca, że czuję się. Ja nie jestem Polakiem. Urodzony jestem w Serbii, ojciec, mama z Serbii, ale wiadomo, że tu jakieś moje nowe życie się zaczęło. Tu no tak, bo tutaj masz żonę i dwójkę dzieci. Tu dzieci mam, także... Na pewno wszystkie, nawet teraz jeżdżąc do Serbii, mam czasami problem z językiem, także ze składem reprezentacji w piłce nożnej tu znam wszystkich, tam nie znam, nawet mecza eliminacji i tak dalej, wszystko jest teraz związane z Polską, także może dlatego czuję się Polakiem, bo tak naprawdę dużo więcej teraz w tej chwili wiem o Polsce niż o Serbii. A hymn polski znasz? Myślę, że cały nie, ale tą część, co śpiewa kadra, to tak. Powiedz mi, Ty chcesz uzyskać to obywatelstwo? Starasz się dalej o nie? No staram się. Tu wspólnie z klubem 3 miesiące temu złożyliśmy wniosek. Wiadomo, że to są taka jest procedura, że to trochę trwa, ale mamy nadzieję, że dojdzie do tego i że dostanę paszportu. Mhm. A Ty masz jakiegoś piłkarskiego idola? Miałeś w dzieciństwie? Tak, w dzieciństwie Szewczenko. Tak, miałem kilka nawet plakatów takich na ścianach i tak dalej. I chciałeś grać tak jak on? Tak. A powiedz mi teraz, jak jesteś już piłkarzem ukształtowanym tak naprawdę, to też starasz się podpatrywać kogoś lepszego? Oczywiście, to nie jest tak, że każdy piłkarz się uczy cały czas, także na pewno oglądając mecze, uczymy się i po prostu wiadomo, ile nam możliwości pozwolą, to staramy się powtarzać te rzeczy, ale na wszystko trzeba mieć pokorę, bo wiadomo, że zawodnicy światowi to i na motoryka, i na technika, i na siła. A to kogo teraz podglądasz? Kto jest Twoim zdaniem teraz takim zawodnikiem, który gra podobnie do Ciebie, od którego warto się czegoś nauczyć? Zależy, czasami się ogląda zawodnika, sztuczki i tak dalej, a czasami się ogląda takiego zawodnika, który dobrze przesuwa, który dobrze się ustawia, także ciężko mi jest powiedzieć, czy kto jest teraz moim takim idolem, jakby powiedzieć, ale może gdzieś tam z przodu na przykład gra Neymar mi się podoba, ale
ale już w defensywie nie, no to może bym się szukał kogoś innego, także, ale ciężko mi jest powiedzieć, że jedna osoba mi się... Czy to jest tak, że od jednego zawodnika podoba ci się choćby ta gra ofensywna, a u innego podpatrujesz tą grę w defensywie, tak. Bo w sumie też jest taka twoja rola w klubie, jak grasz na skrzydle, to musisz pracować i z przodu, i z tyłu. No tak. Ty słyniesz tej swojej szybkości na boisku, która pomaga ci i kreować sytuację, i zdobywać bramki. No ale powiedz mi, ty męczysz się, czujesz, że powiedzmy z biegiem meczu jest coraz trudniej wykonać ten kolejny sprint? Sprint może nie do końca trudniej, ale na pewno podjąć właściwą decyzję podjąć, bo już głowa tak jest zmęczona, bo tak samo jak nogi i może to jest ten moment, który decyduje. I z drugiej strony też biegając sprint, to jest potrzebna chwila odpoczynku i dlatego czasami gdzieś tam w momentach meczu prawie stoję, no bo niestety taki jest organizm. No tak, musisz złapać ten oddech. Żeby zrobić właśnie taki mocny sprint, to trzeba odpocząć chwilę. Tak, bardzo Ci dziękuję za te pytania, za te odpowiedzi do pytań, które ja Ci zadawałem. Przygotowaliśmy dla Ciebie dwa pytania. Jedno pytanie jest od eksperta, którego na pewno znasz, na pewno kojarzysz, na pewno słyszałeś. Możliwe, że nawet go widziałeś na boisku, jak kiedyś grał. A drugie pytanie przygotował dla Ciebie Twój kolega z szatni. Kolega, który gra też na skrzydle, podobna pozycja do Ciebie, Twój rywal. Puszczę Ci te pytania na naszym tablecie, dobra? Pierwsze pytanie, proszę. Andrea, mam pytanie. Kiedy w najbliższym czasie wykorzystasz do tego stopnia swoją szybkość, żebyś uciekał cały czas przeciwnikom, a nie musiał uciekać przed kibicami Gieksy ze względu na słabe wyniki? Kontrowersyjne pytanie od Andrzeja Iwana. Jak na nie odpowiesz? No i mi od kibiców nie uciekamy. Nie wiem, dlaczego tak powiedział. Szybkość staram się w każdym meczu wykorzystać i jeżeli będziemy strzelać bramki, to będzie dobrze, także na pewno nie będziemy uciekać. Jasne. Andrzeja, drugie pytanie przygotował Ci Paweł Mandrysz. Dobra? Może nie Piotrek. Zobaczymy, czy jest ono trudniejsze, czy łatwiejsze dla Ciebie. Andrea, mam do Ciebie takie pytanie. Czy wyjaśniła się już sprawa z kradzionym Wi-Fi i z panią z Warszawy, która dzwoniła do Ciebie? Co? Jakbyś, zanim odpowiesz na to pytanie, jakbyś mógł powiedzieć, o co w ogóle chodzi? No, chodzi o taki żart. Był popularny na telefonach, że osoba dzwoni i opowiada jakieś tam bzdury i ja się po prostu, te chłopaki nasłali na mnie to właśnie i właśnie chciałem trochę pogadać z tą panią i trochę byłem taki, kilka nieładnych słów użyłem i później się, jak puściliśmy tą szatni, dopiero się wtedy dowiedziałem, o co chodzi, no i trochę się pośmialiśmy, nie? A czy rozumiem, że internetu nie kradniesz? Internetu nie kradnie i na pewno nie z Warszawy. To dobrze. Andrzeja, przygotowaliśmy dla Ciebie pytania, 10 pytań, bardzo trudnych. I każdy z tych pytań składa się z dwóch odpowiedzi. Musisz wybrać którąś z tych odpowiedzi. To jest teraz bardzo popularna jest aplikacja, nazywa się to Trudny Wybór. Ludzie ściągają to na telefon, bawią się tym w gronie znajomych samemu. No i my postanowiliśmy sprawdzić Ciebie, jak Ty odpowiesz na poszczególne pytania. Ja będę czytał Ci to pytanie, a Ty musisz szybko, bez zastanowienia wybrać którąś odpowiedź. Szybko. Nie dopytujesz się, o co chodzi. Pytania mogą być naprawdę absurdalne. Aha, czyli nie sport. Niekoniecznie sport. Ok? Jesteś gotowy? Tak? To zaczynamy. Gdybyś był zjadany żywcem, to wolałbyś, żeby zjedzono Ci najpierw głowę, czy najpierw nogi? Głowę. Co byś wolał? Żyć bez prądu, czy bez wody? Bez prądu. Bez prądu. Wolałbyś być bogaty czy sławny? Wolę i to, i to. Dobra, a teraz jest pytanie naprawdę trudne. Czy wolisz kobiety inteligentne czy ładne?
Ja kocham swoje żony. Okej. Okay. W domu masz kota lub psa? A ani to, ani to. A wolałbyś mieć kota czy psa? Psa. Psa. Może będziemy mieli, bo córkę chce cały czas psa. Morze czy góry? Góry. Góry. Co byś wolał, żeby zawsze był dzień czy noc? Dzień. Okej, okay. A teraz hamburger czy pizza? Pizza. Pizza. Andrea, ostatnia część tego programu dotyczyć będzie treningu, w którym weźmiesz udział. Będzie to trening innej sekcji GKS-u Katowice. Ja wypisałem od 1 do 5, podajesz jeden numer, a ja ci czytam, co na ciebie. 4. 4. Andrea, pytałeś się mnie, czy twoja córka ma już tyle lat, żeby zacząć grać w tenisa. Ty będziesz miał okazję zapytać się trenera, czy 4-letnia córka może już zacząć grać w tenisa i ty weźmiesz udział w treningu tenisowym. To może córkę zabiorę. Tak, grałem. A, czyli to nie będzie dla ciebie trudne. No, trudne myślę, że będzie, ale nie, nic nowego. Dzięki wielkie, dzięki Andrea za rozmowę. Dzięki. Nagrywasz to seba, bo to później nie wyjdzie, patrz. Rozgrany? No ja po treningu jestem, także tak. Dzisiaj Andrea Prokic odbędzie trening tenisa, trening z koordynatorem sekcji tenisa i trenerem z wieloletnim doświadczeniem, z Damianem Czujko. Damian, chodź tu, pokaż się przed kamerą. Cześć Damianie, przygotowałeś coś specjalnego dla Andrei? No zdecydowanie tak, mamy cały trening zaplanowany, zobaczymy jak mu pójdzie. Mam nadzieję, że jest dzisiaj w mega dobrej formie, ponieważ będzie dużo biegania. Nie wiem, czy zauważyłeś, Andrea jest przede wszystkim osobą bardzo pozytywną, ma świetny humor. Ciekawi mnie jedno, czy po treningu dalej będzie miał ten uśmiech na twarzy? Ja mam nadzieję, ale mam nadzieję, że też kilka kropel potu wystąpi. Okej, to zaczynamy. Mamy sobie piłkę i będziesz podbijał sobie na początku jedną, drugą piłkę w ten sposób, dobra? Hop. Lewo nie umie. A to chodzi? Dobra, idzie bardzo ładnie. Oczywiście widać, że to jest sportowiec wysokiej klasy, więc nie trzeba tutaj dużo korygować. Ale zaczniemy się bawić trochę trudniej, czyli samymi ramami po ziemię. Mamy piłkę na rakiecie. Pobawimy się trochę teraz szybkościowo. Także ja uciekam, tym starasz się mnie złapać. Dobra. Dobra. Moja kolej. Ja uciekam, tak? I teraz ćwiczenie dla hardkorowców. Podbijasz sobie, tak? W jednym miejscu stojąc. Ale nie patrzysz na piłkę, tylko patrzysz mi w oczy. Muszę wyprostować. Albo patrzysz na mnie. Hop. I podbijamy piłkę. No, ładnie, hop, bardzo ładnie. A przyspiesz. Tak. Dobra. Będziemy uczyć się tego ruchu, tak? Tak, dokładnie tak, jakbyśmy chcieli głowę kapustę powiedzieć. Hop, bardzo ładnie. Hop. Hop, jeszcze jedno ćwiczenie, jeszcze jeden rzut. Hop, nie ruszaj się teraz. Ten sam ruch ciała, który wykonywałeś, wykonujesz z rakietą, ale jedną ręką. Druga ręka jest przy, może być przy tym, hop. Ale mam butek. Tak, jakby rzucał rakietę. Hop. Hop. Wszystkie piłki. Dobry trener. Dobry zawodnik. Jak czekamy na piłkę? Czekaj tak. Tak, cienka Szarapowa. Generalnie, kobiecy tenis jest piękny, wiadomo dlaczego. Ta rakieta jest, piłka jest, musi być i przed tobą. Ja ją mam uderzyć, jak ona się zatrzyma mniej więcej, czy jak ona idzie do góry? To już jest w zależności od tego, jak to chce, tak? To jest, zależy jak zawodnik to czuje, zależy jak trener tam szkoli. A jak, szkoli. Mauro, ty robisz? Ja gram, to zależy jakim gram serwisem. A jak grasz serwisem? Zależy, czy kręcę, czy uderzam prostym. Później nam pokażę. Dobrze, pokażę. Okej. Bra! Nie! Powrót, powrót na środek! O Jezu! Kurde, masz grać w piłkę.
Brawo! Widzimy? Dzięki serdecznie. Dzięki. Pokaż plotki. Nie, uśmiechasz się, trochę potu jest. Lekko zmęczony jesteś. Myślę, że coś wyniesiesz. Nawet nie było tak wielkiego intensywności, nie? Ale Zmęczyłem się, nie? Spociłem. No i o to chodziło w tym wszystkim. Super. No. Żeby super. Nie zrazić. Nie, w tą stronę. Do końca. Cały kontynent.